Po godzinie 17 otrzymaliśmy zgłoszenie, że nad zalewem na Kłochechło trwają poszukiwania mężczyzny, który nie wyszedł z wody. Po godzinie 17 mężczyzna został wyłowiony na brzeg. Trwała akcja reanimacyjna, która niestety nie przyniosła skutku. Wiemy, że był to 17-latek, mieszkaniec Tarnowskich Gór. Niestety po prawie godzinnej reanimacji lekarz stwierdził zgon. W chwili obecnej trwają czynności śledczych na miejscu pod nadzorem prokuratora, który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie.